Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ciepło, a nawet można powiedzieć gorąco. Ostatnie dni, po tych takich zimnych dniach i nocach, mroźnych wręcz, raptownie przyszło tutaj ciepło, gorąco. Dobrze, że wieje wiatr, bo dzisiaj to by chyba tutaj na ogrodzie nie wytrzymał. Rodzice zostali w domu, bo dom też sam nie może zostać, są zwierzęta, trzeba tam pilnować. A ja chcę obrobić tutaj maliny, poprzerywać je, zostawić te, co silniejsze pędy, a te słabsze wyrwę sobie. Powyrywam, ale nie będę ich wyrzucać. Maliny są bardzo cenne, nie tylko owoce, ale również i liście. Są bardzo przydatne w walce z przeziębieniem. One mają takie właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne. No i jak już nas coś tam zaczyna dopadać, jakieś przeziębienie, grypa, to bardzo dobrze jest robić właśnie herbatę z liści malin bądź z pędów. Szkoda jest je wyrzucać. Też one mają właściwości przeciwgorączkowe. I te malinki będę sobie teraz tutaj pozyskiwać. Ale najpierw odkryję truskawki. Pięknie kwitną. Agrowłókniny nie będę stąd zabierać, jeszcze ją zostawię, bo ta pogoda w tym roku jest tak dynamiczna, tak nieprzewidywalna, że kto wie, czy jeszcze nie będzie przymrozków. Gdzieś chyba wczoraj słyszałam w wiadomościach, że mogą pojawić się właśnie przymrozki, także tutaj jeszcze trzeba dmuchać na zimne. Truskawki pod agrowłókniną bardzo ładnie porosły, pięknie tutaj się kwiatostany powytwarzały i ślicznie kwitną. Już po kwiatach widzę, że owoce będą duże. No wiadomo, że pierwsze owoce będą zawsze dużo, dużo większe jak te owoce ostatnie, bo cała siła truskawki skupia się zawsze na wyprodukowaniu pierwszego owoca, bo tutaj jest wyścig o wydanie nasionka, o wydanie plonu. No i roślina też instynktownie już jest tak zaprogramowana, że ona nie czeka, a dobra, może potem sobie wydam ten plon, wydam sobie nasionko. Zawsze pędzi z czasem i dba o to, co jest najsilniejsze. Tutaj jaka duża truskaweczka już jest. Zobaczcie. No i nie zmarzły, tak już sobie tutaj przeszłam. Nie widać żadnego przemarzniętego owoca, ale tutaj, gdzie były poza agrowłókniną, w malinie, krzak, to już zmarznięte są. Te czarne punkty zmarznięte, tutaj nawet już była truskawka zawiązana. Była, bo jest czarna. Także ta agrowłóknina dała bardzo dużo. Tutaj truskawki się ostały. Maliny trochę poparzyło tutaj po czubkach. No i tak jak przyjechałam po tym mrozie, to sprawdzałam, czy czasem czubki nie zostały poparzone. Czubki widzę, żyją, stożki wzrostu właściwie, bo wierzchnie liście poparzyło, ale stożki wzrostu żyją. Także nie jest źle, bo w pierwszej chwili myślałam, że zmarzły i nie będzie tutaj malin, ale one jednak żyją, dadzą sobie radę. Maliny się porozrastały tutaj bardzo mocno. No i teraz wyrywam te, które są mi tutaj niepożądane, bo też nie chcę, żeby one mi się rozciągały w tą stronę, ani w tą. Chcę zachować pierwotną formę rzędu malin, taka jaka była tutaj nasadzana w tamtym roku. No i wszystkie te pędy, które mi tutaj przeszkadzają, usuwam. Malin nie wyrzucam, będę je zabierać do domu, bo nie tylko owoce są cenne na syrop, do herbatki dla naszego organizmu, ale również liście są one świetną alternatywą dla braku owoców. I
mają one takie właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, działają przeciwgorączkowo i jeżeli już dzieje się coś w naszym organizmie związanego z przeziębieniem, to należy taką herbatkę sobie zaparzyć. No i wtedy takie listki ususzone, bierze się łyżeczkę, oczywiście one muszą być zmiażdżone, sproszkowane, łyżeczkę zaparzyć szklanką wody i popijać 2-3 razy dziennie. Taka herbata jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wartościowa. Także ja usuniętych pędów malin nie wyrzucam. Zabiorę je do domu i przesuszę sobie te liście. No i później, jak w razie jakaś choroba będzie się nas czepiała, to takie liście będę parzyć. No i też najlepiej jest je suszyć naturalnie, gdzieś na strychu, w zacienieniu przede wszystkim, nie na słońcu, bo one czarnieją. Słońce podczas suszenia wyciąga wszystkie właściwości z roślin, także to trzeba robić w cieniu, gdzieś na poddaszu, tak żeby one też miały przewiew wiatru. Musi być dostęp tego powietrza, bo inaczej one będą się źle suszyły w pomieszczeniach zamkniętych, będą czasami mogą podpleśnieć, mogą się popsuć po prostu. Muszą mieć cyrkulację powietrza. No gdzie mi uciekasz? Tu do koszyka. Wtedy będą bardzo ładnie wysuszone. A jeżeli chcecie suszyć na suszarce, bo nie każdy ma gdzieś tam możliwości, żeby sobie je wysuszyć na strychu, to wtedy temperatura musi być naprawdę nastawiona na minimum, około tych 20, maksymalnie do 30 stopni, nie więcej, bo one stracą właściwości, przesuszą się tak jakby. Mam już koszyk liści i pędów malin. Pousuwałam tutaj w pierwszej kolejności te, które wychodziły mi poza rząd. Te też sobie poprzeglądałam. W późniejszym czasie na pewno jeszcze będzie tutaj coś do usunięcia, bo trafią się mniejsze, słabsze, to też je powyrywam i zabiorę sobie do wysuszenia. Liście malin najlepiej jest teraz pozyskiwać, bo one mają najwięcej właściwości. Później, jak już zaczną iść owoce, całe te wszystkie związki dobroczynne dla naszego organizmu będą przekazywane na wytworzenie, wyprodukowanie owoca i te liście będą miały mniej właściwości. Tak samo z truskawką, bo o ile o właściwościach malin wie dużo osób, to już o właściwościach truskawek zdecydowanie mniej. Liście truskawek też się pozyskuje w tym właśnie momencie. To już jest tak naprawdę ostatni czas, aby pozyskiwać liście truskawki. Pozyskuje się je do momentu, jak nie zaczną się tworzyć owoce, bo ta sama sytuacja, co we wszystkich ziołach. Będą one po prostu mniej wartościowe, bo całą energię skupią wtedy na wytworzeniu owoca i ten liść będzie miał już tych składników wartościowych zdecydowanie mniej. Moja mama, jak mieliśmy tam plantację truskawek, też je zawsze zbierała i zbieramy do dnia dzisiejszego. Brała mnie wtedy i zbierałyśmy takie liście. Suszy się je tak samo jak wszystkie zioła, najlepiej właśnie na poddaszu. Tam jest temperatura odpowiednio dostosowana w miejscu zacienionym. Jest wentylacja, cyrkulacja powietrza i one bardzo ładnie dosychają. Liście truskawki bardzo są pomocne w bólach żołądka, przy biegunkach, przy jelitówkach. No i jeżeli męczą nas takie problemy, to tak samo z proszkowanych liści bierze się taką solidną łyżeczkę, zaparza szklanką wrzątku i później się przez cały dzień tą szklankę popija, bądź nawet można wypić dwie, jeżeli dolegliwości nie ustępują. I to są tak naprawdę najlepsze sposoby naszych babć, naszych przodków. Dzisiaj już
w sumie dzisiaj się do tego wraca, ale dużo przepadło wraz z odchodzącymi osobami. Przyszedł taki czas, że młode pokolenia już nie chciały słuchać tego, co przekazywały starsze pokolenia, bo wszystko zaczynało się w sklepach pojawiać, półki zaczynały się zapełniać gotowcami i ludzie z wygody, trochę z lenistwa, po prostu szli na łatwiznę. Po co zbierać, latać, suszyć, przerabiać, jak mogę sobie iść do sklepu, kupić gotowe. Jeszcze na początku to były preparaty, produkty, medykamenty, no dobre można powiedzieć, ale później zaczęto iść o krok dalej, zaczęła się liczyć ilość, a nie jakość. No i mamy to, co mamy. Teraz to już nie wiadomo, co my w tych sklepach mamy. I warto jest odtwarzać stare przepisy, stare przekazy. Na polu truskawki kwitną, a tutaj w szklarni już zaczynają pomału dojrzewać. W zeszłym roku truskawki w doniczkach miałam dopiero około 20 maja. Na polu były pod koniec maja. Ta odmiana Honey mi zaplonowała prędzej jak Grande Rosa, no a teraz wychodzi, że będą one mniej więcej jednakowo. No ale summa summarum, wszystko jest w tym roku przyspieszone. O 3, nawet 4 tygodnie bardzo się pospieszyło. No i później przyszły przymrozki i omarzło. Truskawki, dosyć ładne owoce porosły. Nie spodziewałam się nawet takich, że one będą tak duże. Będziemy dzisiaj je konsumować. Pierwszy raz, to są nasze pierwsze w tym roku i tak czekałam, aż one tutaj dojrzeją, żeby było czym podzielić, bo tak jedną truskaweczką, no to kurczę przykro, jak ja bym ją dzieliła nożem na 5? Ciężko by było. A tak każdemu padnie chociaż po ze 3-4 te truskawki. Jaka to jest odmiana, nie wiem. Kiedyś, jak jeszcze moi rodzice uprawiali, jak ludzie mieli plantację truskawek, to była jedna odmiana, Sęga Sęgana. Ona była najpopularniejsza, najwierniejsza i one były przepyszne, te truskawki. Potem zaczęło się mnożyć bardzo dużo odmian. Grande Rosy, Flair, Azja, różnego rodzaju i są to truskawki naprawdę pyszne, deserowe i jakie tylko kto chce. Ale tak naprawdę Sęga Sęgana to była najlepsza odmiana, jaka mogła być. Dzisiaj też można ją dostać. I powiem Wam, że tak z moich obserwacji, co ja sobie zaobserwowałam, jak rodzice mieli Sęgę Sęganę, mieliśmy tam na polu plantację i tutaj mieliśmy też te truskawki, to one po posadzeniu owocowały te krzaki kilka lat, 5-6. Mama wymieniała krzaczki co 5-6 lat, a teraz te odmiany, które są, 2, maksymalnie 3 lata i już te krzaki się wyradzają. Trzeba nasadzenia robić nowe, bo krzak szybko obumiera, coraz mniejszy jest plon i owoc również mimo starań, mimo zabiegów jest drobniejszy. Także te nowoczesne odmiany no nie dorównują tym starym i to jest tak z moich obserwacji, nie tylko jeżeli idzie o truskawkę, tak samo jest z porzeczką, tak samo jest z wiśnią i to były naprawdę odmiany, które ludzie uprawiali z roku na rok i się sprawdzały, dawały przepiękny plon, to było silne, odporne, a dzisiaj no jak nie dołożymy starej, to niestety nie mamy. Musimy się nieźle nachodzić, nieźle nastarać, żeby cokolwiek mieć. A truskawkę to już trzeba sobie od krzaczka
kupić, tak jak moja mama zawsze mówiła, że jak chcesz u krowy mleko, to musisz sobie kupić. U kury jajko trzeba kupić. Co to znaczy? No trzeba jej dobrze dać, żeby ona to jajko dała. Tak samo truskawkę. Trzeba sobie z krzaczka kupić, u krzaczka kupić. Ale jaki jest zapach. Aż już bym chciała zjeść, ale nie, niosę do domciu. Zjemy wszyscy razem równo pierwsze truskaweczki. Życzę Wam takich truskawek. Nieważne, czy one będą takie, czy będą takie. Ważne, żeby były swoje, żeby były wygrzane pięknym słońcem. Bo jeżeli truskawka jest wygrzana słońcem, to ona jest wtedy słodziutka. Ona jest jak miód, cud, malinka. A jak jest zimno, jest rok taki przekrotny, że jest dużo deszczy, to truskawka jest kwaśna. Ona jest wodnista. Co z tego, że ona będzie taka duża, jak ona jest niesmaczna. Nie jest tak smaczna jak ta mała. I wiecie co? Zaobserwowałam przez ostatnie lata, jak chodzę na ryneczek, czy jak jeżdżę na plantację do Boleszkowic, do pani Joli, mają przepyszne truskawki, ale nie wiem, dlaczego jest taka głupia mentalność w narodzie, u człowieka, u klienta, że chce tylko ładną, dużą truskawkę. Tych malutkich nikt nie chce kupić. I pamiętam jeden rok, jak na plantacji zostało bardzo dużo takiej właśnie malutkiej truskawki i nikt nie chciał takiego maleństwa kupić. A pamiętajcie, te malutkie, najmniejsze, one mają najwięcej słodyczy, one są najsmaczniejsze. Ja zawsze jak jadę, biorę takie jak idą. Wręcz nawet wolę te mniejsze truskaweczki, bo one są i zgrabniejsze, i smaczniejsze, i ciasto lepiej wychodzi, i pierogi są jakieś takie bardziej kształtne z takich małych truskawek. Także no nie wiem co jest. I to tak zawsze mówię, że chyba jest już naprawdę za dużo w tyłkach, za dużo te tyłki obrosły ludziom, trochę żeśmy od tego dna się odbili i nie doceniamy tego, co mamy. Wybrzydzanie jest za duże, przebieranie w tym towarze, w tych owocach, ale zawsze moja babcia powtarzała, że przyjdzie taki rok, że podzieli wszystkich. Głód jak w tyłek zajrzy, to nie będzie się patrzeć, czy to jest duże, czy to jest jakie, tylko będzie się jadło. Tak samo i tutaj, nigdy nie wybrzydzajcie w truskawce, bo ten, kto tą truskawkę produkuje, to jest mu no przykro, no co ma zrobić z tymi małymi truskawkami. Ja tego nie pojmuję, dlaczego tak jest i dziwię się, no ale cóż, no tyłki odżyły i tak jest. Ja tam jak jadę czy po truskawki, czy po jakiekolwiek owoce na plantację do innego rolnika, nigdy nie wybrzydzam. Nie wybieram, biorę takie jakie jest i cieszę się z tego, że mogłam to kupić, że to jest dobre, a czy to jest małe, czy to jest duże, moi dziadkowie zawsze powtarzali, na koniec wyjdzie i tak jednakowe. Także tutaj nie ma większego znaczenia, no chyba, że tylko nasza fanaberia. Życzę Wam, kochani, takich truskaweczek, małych, średnich, dużych, nie przebierajcie w nich, bierzcie to, co jest i szanujcie to, że jeszcze można je kupić, bo ten rok już pozbawił nas bardzo dużo procent krajowych owoców, a jeszcze nie wiadomo jak będzie, jeszcze jest maj, nawet pamiętam taki rok, że w czerwcu przymrozek był 10, także wszystko jeszcze jest przed nami, oby nie, ale nigdy nie wybrzydzajcie, bierzcie naprawdę to, co jest, jeżeli tylko jest zdrowe, uczciwie hodowane, nie przebierajcie w tym. Tego Wam właśnie życzę, rozumu i logiki. Do następnego, a ja idę dzielić się z rodziną. Yeah. A tymczasem w domu? O, licho! Witam! Truskaweczki. Córka mi przyniosła swoich truskawek. I jak smak? Smaczne. Tak? To za chwilę ja spróbuję, bo pierwsze mamusia. Edziu by zaraz powiedział, jak przyżyje. Testuje na mnie. Nie, pierwsze jest dla ciebie. Ale bardzo smaczne, słodkie. To te z tych wiszących. Tak, tak. Ojejciu. Na polu jeszcze musimy poczekać za dwa tygodnie. Ale jaki zapach. Mm. To nie to, co to kupne jest, ale aż całkiem inne. No to wsuwaj.
Ja już moją pulę sceduję na ciebie. Aha, nie, ja ich się z tobą podzielę. Z tobą się też podzielę. Ech, mach. I tym truskawkowym akcentem, mamusinym zadowoleniem. Do następnego!